Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zorientowani. Tym razem po nieco poważniejszych tematach stwierdziłem, że czas na trochę rozrywki, a jeśli rozrywka, to musi być ze mną Igor Nowiński, mój przyjaciel, jak sam się przedstawia, popowa laska. Dokładnie. Właśnie dzisiaj o popowych laskach trochę będzie i to nie jest żadne zaskoczenie, że akurat o tym będziemy rozmawiać w cyklu Zorientowani, ponieważ jak wiemy, gwiazdy muzyki, gwiazdy popu to są tak zwane Elis, przyjaciółki, osoby, które wspierają tak, nasze środowisko. No i postanowiliśmy, że zrobimy taki trochę ranking śpiewających kobiet. Wywołamy pewnie nim trochę wojny w komentarzach. Tak, ale trochę na to liczymy, żeby to jakaś bitwa fandomów się odbyła właśnie w sekcji komentarzy. Będzie to polegało na tym, że wybierzemy sobie 10 takich ikon gejowskich, ale taką klasyfikacją ich wyboru nie będzie tylko to, że nie wiem, geje lubią ich słuchać, oni robią super muzykę, ale też mają jakiś wkład w nasze środowisko, wspierają, robią jakieś takie naprawdę konkretne rzeczy dla całego LGBT community. A nie tylko wykorzystują. A nie tylko wykorzystują, bo też znamy takie przypadki. I od razu takie ostrzeżenie, taki disclaimer na początku, że na pewno zabraknie kilku bardzo ważnych nazwisk, ale uznaliśmy, że skupimy się na takich w miarę aktualnych artystkach, więc nie wiem, zabraknie Barbry Streisand, Lizzy Gelland, Lizzy Minnelli. Ale też z drugiej strony, nie wiem, nie będzie już, od razu może wam powiedzieć, Ariany Grande czy Miley? Bo stwierdziliśmy, że damy im jeszcze czas, że już się wykazują, ale... Wykazują się nieźle, ale jeszcze muszą nas przekonać w tej kwestii do siebie, bo że je kochamy, to nie jest tajemnicą. Wiadomo. To na pierwszy ogień, tak naprawdę na dziesiąty, bo dziesiąte miejsce przyznajemy komu? Pink. To jest taka niedoceniana gwiazda, mimo że wymienia się wśród takich ikon LGBT, to ona zawsze musi ustąpić komuś miejsce, zawsze są ważniejsze, ale przecież ona naprawdę dużo dla nas robi i można ją totalnie wymienić obok tych największych. No szczególnie popularna Pink jest wśród lesbijek, chyba sama tego nie ukrywa. Nie wiem szczerze w sumie dlaczego akurat lesbijki, a nie lesbijki i geje, czy sami geje. No ale coś w niej takiego jest, co rzeczywiście do kobiet przemawia. Może ta jest siła taka, którą ona reprezentuje w swoich utworach, w swoich piosenkach, uroda, nie wiem. Tak, ona ma taki dosyć mocny, ciężki wizerunek, tak. Nigdy nie była taką typowo popową laleczką. Tak. Były takie próby zrobienia z niej tego właśnie reklamy. Ta pierwsza płyta, ale to chyba trochę nie wyszło i tak jakby sama się zbuntowała i uznała, że lepiej będzie, jak pokaże się taka, jaka jest naprawdę i za to ją kochamy. Tak, zresztą ona w jednym z wywiadów powiedziała, że kiedy przeprowadziła się do Los Angeles, to była taką królową lesbijek, nie będąc lesbijką, ponieważ honorową lesbijką. Honorową lesbijką, tak, w LA, ponieważ wszystkie znajome były lesbijkami, ona się z nimi trzymała, chodziła na imprezy, pracowała, ale sama lesbijką nie była. Tak. I co więcej, kiedyś chciałem być oskarżaną, tak to niestety w tabloidowym dźwięku często wygląda, ale przypisywano jej biseksualność. Tak. Ona sama mocno się od tego odcina, nie dlatego, że się wstydzi w jakikolwiek sposób, tylko raczej wie, że no nie dzieli tego doświadczenia z osobami, które naprawdę są LGBT, więc to też szanujemy bardzo, bo mogłaby w sumie wykorzystać trochę tak. To na swoją korzyść, skoro już cieszy się taką popularnością. Czas na miejsce dziewiąte, Katy Perry. I to jest piosenkarka, która właśnie w przeciwieństwie do Pink trochę flirtowała ze środowiskiem LGBT w swoich piosenkach, ale później się jej za to dostało. No tak, no bo przecież I Kissed the Girl, czyli pierwszy wielki przebój, no, w którym potencjalnie przyznawała się do tego, że ma biseksualne ciągoty. No, szybko okazało się, że jest tylko chwytem marketingowym. Mocno za to była krytykowana i słusznie chyba, no właśnie w przeciwieństwie do Pink, która spokojnie mogłaby to wykorzystywać. No, Katy trochę od innej strony, ale wydaje mi się, że to też był taki trochę przejaw buntu, bo przecież ona nie ukrywa tego, że wychowała się w mocno katolickiej rodzinie i ojciec jest pastorem. Najpierw zresztą nagrała pierwszą swoją płytę z piosenkami, no, z taką muzyką chrześcijańską, więc kto by pomyślał? Trudno sobie teraz to wyobrazić, zestawiając to, co się dzieje teraz z Katy Perry, ale no być może to był jakiś taki przejaw buntu, nie wiemy. Każdy czasem ma różne fantazje. Ale przed I Kissed the Girl był jeszcze inny utwór, taki, który nie zrobił już jakieś furory. To prawda. You're so gay, but you don't even like boys? Tak. Coś takiego. I też po latach doszukano się tam trochę, może nie homofobii, ale takiego stereotypowego myślenia o tym, jak zachowują się, jak wyglądają geje, więc no, ten początek był ciężki, ale w sumie zjednał tak naprawdę też jej dużo fanów i po latach dopiero, kiedy trochę też nasze myślenie ewoluowało, już wiemy, czego nie robić, co robić, no to gdzieś to wzięto na tapet, ale ona była się wypowiadała na ten temat, że teraz po latach widzi, jaki to mogło mieć wydźwięk, że to było nie do końca okej, więc no, zdała sobie z tego sprawę. No chociaż cały czas jest figurą mocno kontrowersyjną i to nie tylko dlatego, że śmieje się z Britney Spears, za co ją przedstawiciele
fanów Britney no, zniszczyli mocno w ostatnim czasie, ale też na przykład ostatnio spotkała się przecież z papieżem Franciszkiem, który no tak jakby totalnie jego poglądy, mimo że uznawany jest za osobę progresywną i liberalną, bardzo mocno się rozjeżdżają z większością jej fanów, podejrzewam. Tak, no ale on miała depresję po tym, jak słabo się sprzedawała jej płyta. Tak, musimy jej wybaczyć. Musimy jej wybaczyć, bo ma na koncie bardzo dużo takich przyjaznych gestów i nawet, tak. Nie wiem, jak była akcja z legalizacją małżeństw homoseksualnych w USA, to ona mocno się za tym opowiadała, wspiera też prawa osób transpłciowych, więc ten jakby jej wynik i osiągnięcia jakby w tej kwestii są bardzo duże. Ale tak myślę, że zamiast zwracać się do papieża, myślę tak, słuchaj Katie, papież nie uratuje twojej kariery, geje tylko mogą to zrobić. Dokładnie. Miejsce ósme w naszym rankingu trochę chyba będzie zaskoczeniem, bo to Janet Jackson, która w Polsce wydaje mi się nie cieszy się aż tak dużą popularnością jak inne panie, o których będziemy mówić w naszym rankingu. Tak, Janet w ogóle mam wrażenie, że jej kariera wiadomo jest imponująca. Miliony sprzedanych płyt, hitowe single, ale po pierwsze ona gdzieś mam wrażenie przygasła w Europie szczególnie, w latach 90. Potem tak. Ten skandal z sutkiem podczas Super Bowl już totalnie położył jej karierę tak. W Stanach. Ostatnia płyta tam nawet sobie nieźle radziła w USA. W Europie mam wrażenie, że znowu trochę przeszła bez echa. Totalnie. Ale to jest taka gwiazda, która właśnie w takich trudnych momentach może właśnie polegać na swoich fanach genach. Tak. No bo umówmy się. Właściwie wydaje mi się, że generalnie w pewnym momencie kariery gwiazda popu może już właściwie tylko polegać na gejach, którzy są niezwykle oddani tym kobietom swojego życia, jak i pewnie innym też. I rzeczywiście to oni ratują często gwiazdy, które są po 40, po 50 przed no, byciem niestety tak zwanym flopem, kiedy tak zwana general public już nie chce ich słuchać. Tak, no ale Janet na to miano takiej gay icon sobie totalnie zasłużyła. Szczególnie, że ona, podobnie jak kilka innych gwiazd, o których będziemy mówili później, no startowała w czasie, w którym no, takie afiszowanie się ze swoją sympatią do środowiska LGBT raczej było kontrowersyjne niż mile widziane. Teraz to się uznaje za taki trochę standard, tak. I wręcz się tego oczekuje. Ale w latach 80., na początku lat 90. no to, to nie wyraz do końca. Odwagi tak. I takich jaj, no można powiedzieć. Szczególnie od osoby, która sama musiała poradzić sobie z wychodzeniem z cienia, ze swojego brata i rodziny, więc szacun. Tak, no i Janet ma na swoim koncie piosenkę, w której śpiewa, to jest piosenka z albumu Velvet Rope, zatytułowana Together Again, w której śpiewa, to jest hołd dla jej przyjaciół, którzy zmarli na AIDS, wydana w 97 roku, więc no, lata temu i całą epokę myślenia w ogóle o tych rzeczach. Tak, też na Velvet Rope była piosenka cover Roda Stewarta bodajże, w którym ona zmieniła totalnie słowa, albo nie, przepraszam, śpiewała zgodnie z oryginałem, co sugerowało, że wydźwięk tego utworu jest lesbijski. Tak. No i potem oczywiście zalały ją pytania, czy to znaczy, że jest biseksualna, czy jest lesbijką. I ona, podobnie zresztą jak Pink, powiedziała, że nie, ale nie ma nic przeciwko, żeby ktoś nawet tak o niej myślał, czy tak o niej plotkował, bo to zupełnie nie jest dla niej obraźliwe. Co też jest super. Tak. No, w każdym razie te wszystkie jej dokonania sprawiły, że zasłużyła w naszym spotkaniu. I jeżeli nie znacie twórczości Janet Jackson, to musicie się z nią zapoznać, tak. Bo inaczej paszport polsatu gejowski zostanie wam odebrany oficjalnie. Miejsce siódme, Christina Aguilera, czyli popularna X-Tina. No i tutaj nie ma wątpliwości, że nie tylko wielka ikona gejów, ale też drag queen przede wszystkim. Tak, chyba jedna z większych inspiracji takich nowszych dla drag queen, bo zazwyczaj one pobierają, czerpią te swoje wzorce z tych gwiazd, o których my dzisiaj nie mówimy, czyli chociażby Liza Minnelli czy Barbra Streisand. A na X-Tina i jej zamiłowanie do mocnego makijażu, odważnych strojów, no zdecydowanie wpasowuje się w tę estetykę. Właśnie, to jest chyba właśnie dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że geje, powiedzmy wybierając sobie te swoje ikony czy idolki, bardzo często decyduje o tym ta estetyka, mm-hmm. która jest taka mocno krzykliwa, kolorowa, wyuzdana, mocno stawiająca na taką sensualność, seksualność momentami. I takie no i tutaj panowanie nad tym, że to nie jest coś, co jest wymuszone przez wytwórnię, przez management czy przez kogokolwiek innego, tylko osobę płynące, płynie to ze środka i tak jakby z potrzeb tej kobiety. Tak. No i Christina Aguilera też ma na koncie publiczny pocałunek z kobietą, czyli ten słynny występ z Madonną. Musimy o tym wspomnieć, ponieważ ona jakby podczas tego występu, wiemy, jest na trochę przyćmiona przez Britney i potem
ten słynny pocałunek był wszędzie przedrukowywany, ale bez udziału Krystyny, więc musimy jej oddać. Też tam była. Też pocałowała. No ale oprócz tego oczywiście ma wiele przyjaznych gestów, wiele sytuacji, w których mocno stawała za społecznością LGBT. Nawet niedawno, bo to nie jest tak, że to gdzieś się kiedyś zaczęło i skończyło. W 2013 czy 2014 roku to było, ze swojej płyty Lotus wydała piosenkę Let There Be Love, w której jakby teledysk poświęciła promowaniu albo nie wiem, wspieraniu równości małżeńskiej w Stanach Zjednoczonych, więc też bardzo fajnie. No jak mówiliśmy, to nie wizerunek, no to nie było innego wyjścia po prostu, także umówmy się. Jakby, jeżeli ktoś będzie naśladował jej styl, jej makijaże, to tylko ktoś spojrzał się LGBT. No też niezwykle istotny w ogóle w historii popkultury, bo przecież teledysk do piosenki Beautiful, w ogóle przesłanie tej piosenki jest piękne, jak sama nazwa wskazuje, ale teledysk był dość odważny, bo przedstawiał pary różnopłciowe i te samopłciowe, więc też był przełomowy no, jak na te kilkanaście lat temu. To się tak wydaje, że to jest mało czasu, ale tak naprawdę w tej naszej walce o równouprawnienie i równość to jest cała epoka, która poszła trochę do przodu dzięki X-Linie również. Tak, bo właśnie często się wydaje, że jakby gwiazdy nie mają aż takiego wielkiego wpływu, że coś tam napiszą, rzucą posta, wrzucą teledysk, opublikują właśnie, w którym pokazują, że są za. Tak. Natomiast właśnie takie małe gesty, takie ich nagromadzenie powoduje, że ludzie też się oswajają. To był wielki hit, ten teledysk był oglądany dziesiątki, setki milionów razy. I przedstawiał tę miłość w sposób normalny, ładny i prawdziwy. Tak. Więc więcej takich teledysków, może coś Krystyna nakręci, znowu natchniona. Teraz jest znowu w ciąży, więc pewnie znowu będziemy czekać 10 lat na kolejną płytę, ale... Wierzymy. Jak to geje, poczekamy. Mamy czas. Miejsce szóste w naszym rankingu zajmuje też specyficzna gwiazda, która w Polsce znana jest chyba bardziej z całokształtu swojego istnienia medialnego niż z samej muzyki. Chodzi oczywiście o Mariah Carey, która no, w Stanach jest niekwestionowaną gwiazdą i jedną z najlepiej sprzedających się w ogóle artystek wszechczasów, co zawsze chętnie podkreślają jej fani. No ale Mariah też jest gejowską ikoną, no, która chyba może teraz liczyć głównie na tych swoich oddanych gejów, bo ta jej kariera troszeczkę gdzieś tam zawędrowała w takie dziwne kierunki, ale Mariah znana jest ze swojego tak zwanego shade'u, którego jest niekwestionowaną królową, czyli ze swoich ciętych ripost, śmiesznych odpowiedzi, kłótni z różnymi gwiazdami, Jennifer Lopez, I don't know her, Nicki Minaj, którą też za każdym razem w Idolu amerykańskim, kiedy razem sędziowały, no niszczyła odcinek za odcinkiem, więc z tego słynie Mariah, plus ze swojego oczywiście zaangażowania w sprawy LGBT, no, których jest ambasadorką i tak jakby nigdy się od tego nie odcinała. Mariah to jest też taki, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, rodzaj gwiazdy, za którą przepadają bardzo mocno geje, jakby z innego powodu niż za tymi, które już były tutaj wymienione, czyli tak jak mówiłeś, ten shade, i cały taki charakter, postawa, diva. Takie oderwanie od rzeczywistości też trochę, tak, które ona reprezentuje i chyba którego się zupełnie nie wstydzi, tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, ona jest taka przerysowana, kolorowa, taka wiecie, over the top, jak to się mówi po amerykańsku, więc te wszystkie jakby zbiór tych jej cech, oczywiście niezaprzeczalny talent, niezapomniane przeboje, sprawia, że rzeczywiście jest taką ikoną i ona też jest taką działaczką. Oczywiście na swój sposób te wszystkie jej wystąpienia na różnych galach wspierających organizacje LGBT też są niezapomniane, zawsze tam wpada w tym takim pełnym w diamentach, w ciemnych okularach. Jakby ona potrafi, doskonale wie, czego oczekują od niej fani, szczególnie właśnie ta część tęczowa jej fanów. I rzeczywiście ten kontakt z nimi jest taki, że oni dostają to, czego chcą od niej. No i to jest prawdziwa diva. No i Mariah ma na swoim koncie nawet płytę zatytułowaną Rainbow, więc tak jakby, no, czy mogłoby zabraknąć takiej artystki w naszym zestawieniu? Raczej nie. Miejsce piąte, Cher. No myślę, że ona mogłaby równie dobrze być na miejscu pierwszym, ale do miejsca pierwszego jeszcze brakuje kilka pozycji. Tak, wydaje mi się, że umieściliśmy ją na miejscu piątym, żeby to był taki trochę kompromis, ponieważ ona należy już trochę do tego grona gwiazd powoli zapominanych przez te młodsze pokolenia. Tak. Teraz miejmy nadzieję, że film Mamma Mia przypomni młodziakom, że jest ktoś taki jak Cher, ale niezaprzeczalnie to jest w ogóle jedna z pierwszych ikon. Tak, no Cher nie ma wieku, tak jakby nie jesteśmy ageistami, tylko sobie możemy mówić, że jesteśmy starzy. Cher nie ma wieku, ale no nie ukrywajmy tego, że jest w showbiznesie obecna lat 50, jeśli nie dłużej. I rzeczywiście przecierała te szlaki najwcześniej z tych wszystkich gwiazd, o których dzisiaj rozmawiamy,
i tego nie da się zapomnieć i nie można o tym zapominać, bo no nie, no po prostu po nie. Prostu nie. Cher zasłużyła sobie na tytuł ikony gejów nie tylko swoją działalnością muzyczną, aktorską, przecież też znakomita aktorka, nie tylko tym przerysowanym wizerunkiem, który mówiliśmy, że Christina Aguilera inspiruje drag, no, ale Cher myślę, że jeszcze bardziej. Natomiast ona też przeszła w bardzo publiczną, bardzo publiczny sposób sytuację tranzycji swojego syna, Chaza Bono. No i też była takim trochę przykładem dla rodziców. Jak się zachowywać w takich sytuacjach? Cała rodzina, bo przecież Cher, co może dla niektórych jest trudne do uwierzenia, wciąż ma mamę, która też bardzo fajnie całą tę sytuację przeszła, jest bardzo akceptująca, występuje razem z Chazem w telewizji. No i to jest w ogóle fenomenalne. No, sytuacja trudna i dla każdego rodzica, i dla każdego dziecka, które przechodzi przez nią, tu była wzorcowo przebyta. Tak. Czwarte miejsce w naszym zestawieniu Div zajmuje postać budząca wiele emocji i kontrowersyjna, szczególnie wśród fanów gwiazdy, o której jeszcze zdążymy powiedzieć, Lady Gaga. Piotr przemilczy tę postać. Ja akurat Gagę lubię i szanuję, uważam, że jest bardzo utalentowana. Jej start w showbiznesie może nie do końca był taki, jak być powinien, bo pojawiło się wiele niepotrzebnych porównań do niej i do Madonny. Pewnie częściowo uzasadnionych i usprawiedliwionych, częściowo może pewnie trochę wyolbrzymionych. Jedno jest pewne, że Gaga od początku bardzo aktywnie wspiera społeczność LGBT, założyła fundację poświęconą walce z bezdomnością wśród młodych ludzi LGBT, z pomocą w edukowaniu innych. No, cała płyta Born This Way przecież jest poświęcona głównie tej tematyce, piosenka tytułowa, która stała się takim współczesnym hymnem gejów i lesbijek. No tych, i którzy nie pamiętają ekspresji lesbijek. Tak, a tu jej start w showbiznesie i w ogóle w przemyśle muzycznym też był mocno osadzony w środowisku gejowskim, ponieważ jej pierwsze piosenki, pierwsze występy, to się wszystko działo na jakichś właśnie paradach, pride'ach amerykańskich. Tak. I dopiero po kilku miesiącach, właśnie na tej fali popularności w klubach, głównie gejowskich, ona wystrzeliła też w takim mainstreamie. Tak. Na pewno jest to niezaprzeczalna ikona LGBT, jest to niezwykle ważna postać dla młodszego pokolenia, które mogą już nie pamiętać tych poprzednich ikon, takich właśnie jak Madonna, czy nawet, nie wiem, Christina Aguilera, powiedzmy, no bo to naprawdę czasami te różnice wieku powodują, że gdzieś się zapomina o całym takim ważnym okresie dla świata popu. Natomiast tutaj rzeczywiście ona wprowadziła taką małą rewolucję, nie tylko w modzie, ale też w tym, żeby właśnie być taką osobą, która głośno wspiera środowiska LGBT, nie bojąc się jednocześnie żadnego, nie wiem, ostracyzmu, bo często wytwórnie nie chcą, żeby gwiazdy się tak profilowały na początku, żeby w jakiś sposób nie ograniczać sobie tej szerszej publiczności. Traktuje się to jako taką furtkę bezpieczeństwa gdzieś tam po pewnym czasie, jak już ta taka pierwsza popularność opada, a tu od razu mocno, zdecydowanie i pewnie było to właśnie osadzone w tych klimatach, bez żadnego wstydu i zadęcia, i za to ja Gagę szanuję. I do tej pory tak naprawdę. Tak. Też warto podkreślić, że to nie był taki bajt na początku. Na to, nie odwróciła się po tym swoim takim spektakularnym przecież sukcesie pierwszych płyt, nie odwróciła się od społeczności LGBT, wręcz przeciwnie. Zaczynamy podium, czas na miejsce trzecie. Who is it? Britney Spears, no to jest też jedna z największych ikon LGBT i mimo tego, że jej kariera zaczęła się już dawno, o czym chyba wszyscy zapominają cały czas, ale przecież Britney debiutowała 20 lat temu, no to od tamtej pory nieprzerwanie geje ją po prostu uwielbiają, uwielbiać będą, nawet kiedy jej kariera będzie trochę podupadać, co już miało miejsce kilka razy. Ale Britney jest jak Feniks i powstaje za każdym razem silniejsza, lepsza, lepiej śpiewająca. Lepiej śpiewająca, coraz lepiej śpiewająca, coraz lepiej tańcząca chyba też nawet. No ostatnio Britney wystąpiła przecież na paradzie w Brighton, gdzie zaśpiewała przed, no, jak to pisały brytyjskie media, record breaking tłumem 57 tysięcy osób, którym nie przeszkadzało chyba ani no, to, że Britney nigdy nie śpiewa na żywo, ani to, że no już nie tańczy tak jak kiedyś, ani że nie wygląda tak jak kiedyś. To jest właśnie to wielkie gejowskie serce, które wybacza absolutnie wszystko. Mam też wrażenie, że my jako społeczność lubimy taką nostalgię, lubimy właśnie tę Britney, którą pamiętamy z tych jej lat świetności. Ona wciąż dostarcza takiego dobrego materiału do zabawy, przecież piosenka sprzed ledwie kilku lat, Work Bitch.
Też nie wiem, czy to nie jest hymn. No umówmy się, jak to leci w kluby, to ja tam po prostu zamiatam wszystko. Tak. Plus no, też wydaje mi się, że geje jak nikt inny uwielbiają kobiety, które są takimi fighterkami. Po prostu no Britney chyba jak żadna inna gwiazda w historii przeszła no, ogromne załamanie nerwowe na oczach całego świata i przetrwała je lepszym lub gorszym skutkiem, momentami, ale udało jej się wrócić. I uważam, że geje też bardzo to doceniają, bo też no, często sami wiele przechodzi. Tak, to są takie paralele z naszymi własnymi doświadczeniami, że jest ciężko, że trzeba właśnie się podnieść, że świat cię po prostu, wiecie, kopie po prostu po plecach, ale ty wstajesz z nowymi doczepami. Working bitch. All the time. Britney również oczywiście, tak jak zresztą wszystkie poprzednie gwiazdy, ma też taką działalność aktywistyczną bardzo mocno zaakcentowaną w swojej karierze. Liczne wystąpienia, nagrody też przyznawane przez amerykańskie organizacje, które działają na rzecz LGBT. Więc jeżeli tego nie powiedzieliśmy przy poprzednich, no to teraz należy to podkreślić. Każda z nich oprócz tego, że wydaje super teledyski, świetnie śpiewa, tańczy i po prostu puszcza oczko do publiczności LGBT, to też każda z nich ma właśnie taki mocny sznyt aktywistyczny. Tak. Takie ruchy, wręcz polityczne gesty tak. Na swoim koncie, także Britney również tutaj nie jest odmienna w tym względzie, więc niech nasza tutaj księżniczka popu działa dalej. Ponieważ jesteśmy już dorośli i nie walczymy ze sobą na pięści, bo szkoda nam paznokci, więc dojrzale zdecydowaliśmy, że podział tego rankingu się ułoży tak, że na drugim miejscu będzie ktoś, kto w moim sercu zajmuje miejsce pierwsze, niezaprzeczalnie. Kylie Minogue. Księżniczka popu, bogini popu. Goddess of pop. Różnie nazywana, ale kochana chyba przez wszystkich porówno. Mało jest chyba takich osób i to mówię, wiadomo, że jestem trochę mało obiektywny, ale wydaje mi się, że mało jest takich osób w ogóle w popkulturze, które wywołują takie uniwersalne, pozytywne emocje. Ciepłe. Ciepłe. Bo Kylie nigdy nie zaliczyła żadnego większego skandalu, nigdy nie wypowiedziała się w sposób kontrowersyjny czy obraźliwy w stosunku do kogokolwiek. Zawsze bardzo twardo wspierała społeczność LGBT wtedy, kiedy to zupełnie nie było modne, od samego początku. Też jest fighterką, ma za sobą chorobę, to też tak jakby mocno podniosło ją gdzieś tam w tych takich właśnie wizerunku silnych kobiet. Plus no jest bardzo, bardzo, bardzo gay friendly. Wystarczy obejrzeć jakikolwiek koncert Kylie, żeby zobaczyć tam nie tylko ładne dziewczyny i tancerki, których trochę tam czasem jest, ale przede wszystkim zawsze wyeksponowane mocno męskie piękno i też erotyzm w taki bardzo wysmakowany sposób. Homoerotyzm przede wszystkim. Tak właśnie jak powiedziałeś, że Kylie nie ma na swoim koncie żadnych kontrowersji, to myślę, że w oczach niektórych chyba jej jedyną kontrowersją właśnie jest to, że ona jest taka gejowska. Tak. I cały czas to podkreśla, cały czas porusza się w takiej estetyce, cały czas wypowiada się na ten temat bardzo mocno, bardzo aktywnie. Ona też mocno wspierała kampanię na rzecz legalizacji małżeństw w Australii, skąd pochodzi. Więc właśnie tak myślę, że jedynym jakimś skandalem czy takim minusem w oczach takich bardziej konserwatywnych fanów jest właśnie to. No i super. No Kylie na pewno, oczywiście tutaj pierwsze miejsce wiadomo dla kogo jest zarezerwowane, ale myślę, że i Kylie, i nasza zwycięzczyni, o której za chwilę powiemy, co będzie mega wielką niespodzianką, no to są takie ultimate gay icons, że jakby to jest taki po prostu ich duet, jeżeli kiedykolwiek powstanie, to jest po prostu mokry sen wszystkich gejów. I zdecydowanie bardzo mnie zawsze denerwuje i drażni, kiedy właśnie młode osoby, takie, no już żyjemy w czasach, kiedy ludzie z rocznika 2000 są dorosłymi ludźmi, moi drodzy, więc niech to let that sink in. Bardzo mnie denerwuje to, kiedy takie osoby umniejszają tym osiągnięciom. Zarówno Kylie, jak i tej kolejnej i ostatniej w naszym zestawieniu osoby, czy wcześniejszych, Cher, kogokolwiek innego. Bez nich nie byłoby tych, których teraz słuchamy, więc ten szacunek się należy po prostu. Miejsce pierwsze, tutaj powinny wyjść jakieś dobre Madonna. Nie było żadnych wątpliwości, lubimy się z Igorem czasami pokłócić na takie popowe tematy, bo właśnie takie mamy problemy, tym żyjemy. Takimi jesteśmy ludźmi. Takimi jesteśmy ludźmi. No ale to nie było żadnych wątpliwości absolutnie. Madonna na miejscu pierwszym, matka gejów. Ja myślę, że nie było gejów przed Madonną. Madonna wynalazła gejów. Tak, no bo wszyscy wiemy, że ona wynalazła wszystko, więc jakby gejów również. Ale to jest taka, że ona zaczynała karierę w czasach, kiedy
miała miejsce epidemia AIDS, czyli nie najlepszy czas na to, żeby jakoś asocjować się ze środowiskami LGBT. To mogło nawet się skończyć tak naprawdę zakończeniem kariery. No, w tamtych czasach było to no, zdecydowanie wizerunkowe samobójstwo. Ludzie no, do tej pory przecież też nie chcą się edukować na temat HIV i AIDS. A w tamtych czasach to już w ogóle było to totalną niewiadomą, więc asocjowanie się z tą tematyką no, wymagało ogromnej odwagi. I, no na szczęście Madonna jest odważna i angażowała się od samego początku. To też ma związek jakby z jej osobistą historią, ponieważ ona, jak pewnie niektórzy z was wiedzą, była zakompleksioną trochę nastolatką, która szukała miejsca na świecie i to miejsce pomógł jej znaleźć jej pierwszy nauczyciel tańca, baletu, Christopher Flynn, i dzięki niemu uwierzyła w to, że może być wyjątkowa, że może coś zdziałać się w swoim życiu. On też ją zabrał na pierwszą girlską dyskotekę, gdzie ona powiedziała, że wtedy poczuła się jak w domu, co pewnie wszyscy możemy zrozumieć, wspominając nasze pierwsze wizyty w takich miejscach. No i potem rzeczywiście w trakcie całej swojej kariery mocno się za tym opowiadała, organizowała koncerty, z których dochód był przekazywany na organizacje działające na rzecz LGBT, czy na wszystkie badania zmierzające do tego, żeby wyleczyć AIDS, potem HIV. I to wszystko trwało i trwało. I tutaj takich elementów, które złożyły się na to, że Madonna jest gwiazdą ikoną, można wymieniać po prostu. Cały osobny odcinek tak, poświęcić. Który pewnie kiedyś powstanie. Ale rzeczywiście, no, naprawdę tutaj i twórczość, i wizerunek, i te właśnie gesty, aktywizm z jej strony, takie też polityczne statementy, które bardzo często miały miejsce w jej piosenkach, wywiadach, wystąpieniach publicznych, tego jest multum. I ona tak naprawdę przetarła drogę wszystkim wokalistkom, a nie tylko, które jakby zaczynały swoją karierę po niej i ośmielały do takich gestów, tak. No bo rzeczywiście, skoro ktoś na jej przykładzie widział, że okej, jakby ona dała z tym radę i tak naprawdę to nie zaszkodziło jej karierze, tak. To my też możemy. Więc tak, zaraz się zmęczyłem. Na samym momencie o tym wszystkim powiedzieć. Gorące to zrobię. Po prostu musicie w to uwierzyć. Musicie w to uwierzyć, a jeżeli w to nie chcecie uwierzyć, to bardzo mocno zachęcam do sprawdzania. Piszcie do mnie, dostarczę wszystkie linki, które udowodnią, że królowa jest tylko jedna. Ona miała też takie różne swoje historie biseksualne, powiedzmy. Tak. Nawet ostatnio była głośna sprawa. Tylko odkopana sprzed lat. Tak, odkopana sprzed lat. Sprawa listów, które Madonna pisała do jakiejś tancerki. Modelki. Tak. No, które takie trochę się ocierały już o stalking, teraz popularny. Więc rzeczywiście no Madonna tak jakby nie wstydzi się też tych swoich chyba, bo ona się nie wstydzi tego, tak mi się wydaje, jeżeli się opowiada, nawet tak jakby nie wstydzi absolutnie się nie wstydzi, tego, że miała... Też pamiętamy przecież, my pamiętamy, bo jesteśmy trochę starsi, ale jej słynną książkę Seks, gdzie jakby ona pokazywała jakieś fantazje seksualne z punktu widzenia kobiety, no i tam ta sekcja gejowska, tak to nazwijmy, była ogromna. Tak. I tak, książka oczywiście okazała się ogromnym komercyjnym sukcesem, natomiast jeśli chodzi o taki odbiór fanów, przez społeczeństwo, no to dużo osób kręciło nosem właśnie ze względu na to, że tamten seks gejowski był bardzo mocno zaakcentowany i to był 92 rok, więc to było 26 lat temu, więc możecie sobie tylko wyobrazić jakby co się wtedy działo i jakie były nastroje w ogóle społeczne. Zresztą myślę, że nawet teraz, gdyby ktoś odważył się na wydanie czegoś takiego, zwłaszcza gwiazda takiej postury, jak Madonna, nie wiem, Rihanna albo Beyoncé, to do teraz by był przecież ogromny skandal, a pomyśleć sobie co było ćwierć wieku temu, to trudno mi to sobie wyobrazić. Także szacunek dla Madonny po prostu wieczysty. Dopóki tak, żyjemy. Dopóki żyjemy. Jeśli chodzi o nasz mały tęczowy ranking gwiazd popu, za którymi geje przepadają, które geje uwielbiają i które zasłużyły sobie na status gejowskich ikon, to już byłoby na tyle. Chociaż wiadomo, że moglibyśmy jeszcze wymienić ich tak naprawdę, no, nie wiem, z kilkanaście minut. Tak. Zapraszamy do dyskusji w komentarzach. Napiszcie nam, kogo pominęliśmy, a kogo pominąć nie mogliśmy. Szczególnie tę młodszą część z was, z tego młodszego pokolenia, bo mam wrażenie, że teraz bardzo dużo takich młodych, początkujących artystów już od początku totalnie pokazuje, że wspiera środowiska LGBT, mocno to akcentuje w swojej twórczości, więc jeżeli możecie
wszystkich tutaj wypisać, podać linki, to my bardzo chętnie się jako te doedukujemy. Stare ludzie doedukujemy. No i w tym odcinku to byłoby na tyle. Oczywiście kolejne są już w przygotowaniu. Wrócimy do studia, będą wywiady z gwiazdami. Na razie jest okres wakacyjny, więc trochę lżej, więc bardziej vlogowo, bardziej muzycznie, filmowo, książkowo też w kolejnych odcinkach, to już mogę tak zapowiedzieć. I jeżeli chcecie być na bieżąco, to oczywiście subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i do zobaczenia. Cześć.